Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was pokaz, przedstawienie, prezentację, przegląd niemieckiego bulldoga, tak zwanego niemieckiego bulldoga. To jest Leckerpanzer, nie wiem jakkolwiek się to czyta. Jest to light 8 poziomu niemiecki, którego główną bronią są jego pociski HE odłamkowo-burzące, które mają fantastyczną penetrację oraz też prędkość, tak dalej, tak dalej. Czołg jest nie bez powodu nazwany niemieckim bulldogiem, ponieważ ma coś z tego amerykańskiego bulldoga 7 tieru. Zresztą spójrzcie, jest tutaj coś ewidentnie, było coś na rzeczy. Jeśli chodzi o wyposażenie, to polecam coś takiego. Ja przynajmniej większość swoich bitew na tym czołgu zagrałem na takim zestawie. Jeśli Wam przypasuje, to jak najbardziej polecam. Pamiętajcie koniecznie tutaj o skalibrowanych pociskach, ponieważ dają nam dodatkową penetrację na HE-ku, a to jest, przypominam, nasza główna broń w tym czołgu i to coś, co sprawia, że jest ten czołg wyjątkowy. O, w ten sposób. Amunicja, zapasy i tak dalej. No ja tutaj przepraszam Was bardzo, zmienię sobie troszkę mniej HE-ków, bo były to HE-ki z Burning Games albo coś w tym rodzaju. Materiały eksploatacyjne tutaj tam bez szaleństw, troszkę dziwnie, bo bez sprężarki, ale czołg jest wystarczająco szybki według mnie. Tak, przejdźmy do charakterystyki tego czołgu. Mamy działo, to o którym wspomniałem, 3-2 sekundy czasu celowania, rozrzut malutki, ale mamy też troszkę zmniejszony przez wyposażenie. TPM na poziomie 2374, na HE-ku już jest dużo wyższy. Czas przeładowania 6 sekund oraz penetracja 191 na APK-u, 275 na Goldzie. Z uszkodzeniami 240 na podstawie, 200 na Goldzie odpowiednio. I 320 na HE-ku, trzeba o tym pamiętać. 8 stopni opuszczenia działa, także jest fajnie, jeśli chodzi o silnik, no bo to jest to czołg lekki, zwrotny. Średnia prędkość 41, co nam sugeruje, że jest dosyć zwrotny właśnie. No i w sumie tak też jest, mamy stosunek mocy do masy bardzo duży. Też szybko bardzo się obracamy wokół własnej osi, bo to jest 72 stopnie na sekundę. Sam czołg rozpędza się maksymalnie do 72 km na godzinę, także tym też raczej nie może się powstydzić. Wieża 60 stopni, także szybko. Sprawdźmy, jak ten czołg radzi sobie w bitwie. Dobra, mamy bitwę na dziewiątkach w ogóle. O, coś dziwnego. Wróciło dziewiątki. Raczej ostatnio jak grałem takie pojedyncze bitwy, to często rzucało na topce. No, dwóch hawków, dwie dziewiątki pewnie się dogadali, żeby tak sobie stanąć. Jadę na swoją taką standardową pozycję. Raczej na razie nie chcę tam spotować tych czołgów, tylko chcę sobie, znaczy tych TD-ków raczej. Chcę wykryć tutaj T49, gdzieś się nie czai, chociaż i tak raczej się gdzieś tutaj czai. Albo i nie. Mamy spotę. Obawiam się, że... Nie, dobra, Hori jest tam. Ty nic tu wyjedzie. Nie wiem, chyba że sobie... O, teraz wyjechał. Nie? Dobra. Dobra, ja się mogę trochę cofnąć, bo tutaj ten 103 sobie przejeżdża. Adrenalinę mam nie w tym miejscu, w którym zawsze ją miałem. Troszkę mnie to denerwuje. Dobra, tutaj możemy zrobić użytek z goldów, chociaż jeśli mamy SU do strzelania, to bez sensu raczej by było. Dobra. Spota nie mamy z takiej odległości. Dobra, strzelanie tam raczej nie miało sensu, przynajmniej według mnie. Dobra. Obudziły się te dwie dziewiątki. Na penetracji na HE-ku nam... Aj. Chciałem dobić tego. Przynajmniej spróbować dobić tego. Kolejny jedzie, ja pierdzielę. Co oni tam się zgadali? Co to za bitwa w ogóle? Ja pierdzielę. Puszują sobie całą drużyną tam. Dobra, walić na razie tego, jadę dobić tego ISA 2. Przełączę sobie na goldy. No, dostaliśmy od Hori, które tu było wcelowane. To ciekawe. Ciekawe zjawisko, naprawdę. Dobra, on jeszcze raczej nie przeładował. O, tak przeładował.
Zapomniałem, że chori dosyć szybko jednak. Kurde. Byłem pewny, że nie przeładuję tym chori. A jednak. Jednak. O, walnęliśmy niestety w murek przed tym czołgiem. Znowu. Oczywiście. Nie, no to jest takie, wiecie, typowe czasami strzelanie, że jak się już WG uprze, no to cokolwiek by się nie robiło, to pocisk nie wejdzie. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobra. Spróbujemy dobić te 4-9, jeśli się uda. Powinniśmy być pierwsi właśnie. On nie był tu aż tak przygotowany na ten mój wyjazd taki dziki. Oj, ale czy ty możesz? Dobra. Jedna bitwa, wydaje mi się, że to troszkę za mało, szczególnie też jakaś taka przekampiona z tyłu, dlatego od razu zaraz przejdziemy do drugiej. Jeszcze tylko 2200, taki standardowy wynik w sumie, ale no to bardzo przekampiona bitwa, więc niezbyt dobrze prezentuje po prostu ten czołg. Dobra, tym razem mamy już topkę. Nie, całkiem nawet ok w sumie, bo jest Lorka, jest FV. Gdyby Defender ze mną pojechał, to też by było całkiem spoko. Niestety zasnął, to takim snem chyba zimowym w ogóle, bo nawet mu działo nie opadło. Czyli nawet go nie wczytało jeszcze do klienta. O, ruszył się, dobra. Możecie zaobserwować po minimapie. Nie zdążył trafić jeszcze, ale to tarczy nie była ta Lorka, tylko ten FV. A, niestety w kamień. Dobra, ale ja tą Lorkę, ona troszkę... O, staliśmy. Nie gadajcie. Opie, zrób coś z tym Defenderem. O, i to jest właśnie kupowanie... takie typowe w sumie. Kupowanie czołgów premium przez ludzi, którzy nie umieją grać nawet. Boże. Moje działo to chyba sobie poszło z bungee skakać. Albo czymś innym takim, naprawdę. Gdzie on jedzie tym... Boże. Coś pięknego. No, czasami z niej lubię zatrzymać się. A, widzicie, bo ja mam followera. A, jedzie sobie. No Boże. Nie no. Tam Skoda kampi. Nie wiem, co się dzieje o tej godzinie na serwerach, ale jest to straszne. No ja to muszę jakoś na dystans w takim razie. Że dwie bitwy. O, pła, dobił go. Dwie bitwy będą w takim razie rozegrane takie bardziej. Na 55, oczywiście. Dobra. Ja powinienem go w ogóle porobić raczej bez większych problemów, bo on raczej będzie skupiony gdzieś w tamtych rejonach, chciałem powiedzieć. Nie będzie aż tak dobrze. Dobra, ten Defender w niego wjedzie, więc okej. Tak jest. 333. Hike. Dobra, i w taki sposób to udało się przepchać. Boże, strasznie ciężko, topornie to szło. A tam cały czas coś usilnie. To jest kolejna Skoda tam stoi, która strzela do mnie od początku bitwy. Co się dzieje w tych dwóch bitwach? To są jedne z najdziwniejszych bitew, jakie zagrałem od dawna. I to jeszcze dwie po kolei. Naprawdę. Straszne. Dobra, hajki. 325, dobra. Właśnie w takich sytuacjach ten czołg może się okazać dobry. Objeżdżając te czołgi, próbując właśnie w ten sposób walczyć. Dobra, podbierzy. 342, widzicie. Fajno, no i stoi, ja pierdziele. Aj, o, bardziej się opłacało, że zwykłym pociskiem strzelić. I teraz spuszuję tą Skodą.
na te wszystkie czołgi wyjedzie? Nie gadajcie. No nie no, cofnij się chłopie. No całą bitwę stałeś. Ja pierdzielę, patrzcie, wyjechał sobie. No, ja pierdzielę. Masakra. Dobra. To jest właśnie... To jest takie granie lightami, no nie można puszować, trzeba grać tak bardziej taktycznie, tu widzicie, tak zachowawczo, trzymać się gdzieś z tyłu, szczególnie jeśli nie mamy dobrego wsparcia. A i tak udało się coś tam nastrzelać. 78 tysięcy zrobiłem, 2600, no ten, czekajcie, tego Defendera. No, troszkę coś tutaj jest. O cholera, 2000. O cholera. Ale po co? Szkolenie na dziesiątkach wcale nie sprawia tyle przyjemności. Defenderem dopiero się uczy grać. Ajajaj, dawno czegoś takiego nie widziałem. No nic. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu coś o tym czołgu. Może macie z nim miłe wspomnienie, może właśnie go macie, lubicie nim grać. Ja nim rozegrałem dosyć sporo bitew, tak szczerze. Bo mam na tym... Gdzie są te niemieckie, o. 113 bitew, 2400 prawie średniego, 73 WR-a. Była to jedno z moich w sumie pierwszych premek tak naprawdę. Więc dobrze wspominam granie tym czołgiem. Nadal da się nim całkiem dobrze pograć. Dlatego napiszcie, jakie macie odczucia co do niego, czy może go macie, jesteście zadowoleni z, niego, z tego czołgu. I no, pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. A ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.